Yo, kręcimy dla was fajnego vloga, także zostańcie z nami, oglądajcie nas! Dzień dobry! Cześć! Witamy się w sobotę, chyba 15 maja. Chyba. Albo 14. Albo 14. Coś w tym stylu. Słuchajcie, pogoda jest zmienna. Wyszliśmy, było słonecznie, widzieliście tam parę scen wcześniej, a teraz się zachmurzyło. Nawet jest możliwy opad. Nawet jest całkiem prawdopodobne. Tak, i nawet nie jesteśmy z tego powodu bardzo zmartwieni. Tak, specjalnie wybraliśmy się, mimo tego, że ma padać, bo mamy nowe kurtki wodoszczelne. Wodoszczelny, tak. Więc może będzie okazja, żeby to testować, czy faktycznie są wodoszczelne. Wczoraj, wczoraj troszeczkę już się w nich pospacerowaliśmy, nie braliśmy kamery tak na spontana i w sumie pół godzinki było spoko. Ale myślę, że o tym to dopiero pogadamy kiedyś, jak już sobie te kurtki fajnie wszystkie przetestujemy. Tak. To są kurtki i to są też spodnie. Tak, ale moje spodnie chyba nie są wodoszczelne, to są po prostu wygodne spodnie. Outerowe. Tak. O marce też wam może kiedyś powiemy. Ona się nazywa Revolution Race. Także mam nadzieję, że te rzeczy się sprawdzą. Ponieważ ja jakoś podświadomie ufam skandynawskim firmom. Ale tak jak mówię, podświadomie, więc swoje własne zdanie muszę wyrobić po prostu empirycznie. Tak, ale dzisiaj chcę wam pokazać nie to ubranie, tylko po prostu fajną trasę, bo to jest trasa, którą już od dawna chcemy zrobić. My mamy dzisiaj 20 parę kilometrów na piechotę, prawdopodobnie zależy trochę jak na końcu to dojdziemy do domu. I tu jest prawie cały czas prosto i prawie cały czas jest daleko od wszystkich miejscowości. No gdzieś tam na horyzoncie widzimy wieżę kościelną, daleko, że jest jakaś miejscowość, ale tutaj po drodze tylko dwa razy skrzyżujemy się z jakąś drogą dla samochodów, a tak to cały czas jesteśmy wśród łąk i jest cicho i są ptaki i w ogóle jest fajne. Tak naprawdę między polderami. No tak. Tak, no. Czyli idziemy, możecie to zobaczyć, z jednej i z drugiej strony jest woda i są różne poziomy tej wody. Tak. Tutaj jest woda, a po drugiej stronie znów jest taka ścieżka i znów jest woda, a ta woda w środku jest wyżej, bo ona, woda z polderów jest do niej pompowana i stamtąd jest pompowana już do rzeki. My dojdziemy za chwilę też do wieży widokowej, więc myślę, że wtedy z wysokości będzie to po prostu wszystko lepiej widoczne. Może coś zobaczymy. W każdym razie w ogóle mieliśmy plan, żeby tą wycieczkę zrobić w dwa dni i wszystko na piechotę i z noclegiem. Tylko, że w ostatnich czasach cały czas jest taka niepewna pogoda i że możemy znaleźć dwa dni, że na pewno w nocy nie będzie padać. A nie mamy namiotu dobrego. To znaczy, my mamy dobry namiot, ale jest ciężki i nie mamy plecaków i w ogóle on waży 4 kilo. To nie jest taki namiot, żeby zabrać w plecaku. Więc musielibyśmy to robić bez namiotu i takiej pogody na razie nie ma. Więc po prostu wymyśliliśmy takie rozwiązanie, że moi rodzice nas zawieźli kawałek w jedną stronę, bo to by był i tak odcinek, który już często przejechaliśmy na rowerze, więc to nic strasznego, żeby tam się nie przejść. Zawieźli nas kawałek do Haastrecht, do skoczni w dal, czy coś takiego. O tym też mam odcinek, parę lat temu zrobiliśmy. Tak. I tam zaczęliśmy i idziemy z powrotem. Omijamy Montfort, gdzie mieszkamy i dojdziemy prawie do Eisenstein. Prawie, ale... A potem skręcamy jednak do Montfort. I to będzie około 20 km, mam nadzieję. Logujemy trasę, także na sam koniec, jak już będziemy pod domem, to wam po prostu przeczytamy, ile tych kilometrów dokładnie przeszliśmy. A tutaj powinno być fajnie na tej wycieczce, bo to jest taki odcinek, myśmy go kiedyś już co prawda przejechali rowerami i wtedy nie spotkaliśmy nikogo i mam nadzieję, że dzisiaj też nie będzie nikogo. Są takie punkty, gdzie są skrzyżowania szlaków, odległość między nimi 4,5 km, także powiem wam szczerze, że się za bardzo tutaj nikt nie wypuszcza. Zobaczcie, co znalazłam. Jajko. Tutaj leży drugie i trzecie. W ogóle cały czas
leżą jakieś zepsute jaja na ścieżce i pewnie nie tylko na ścieżce. Słyszymy dużo ptaków, ale niestety też dużo ptaków, no nigdy ich nie będzie. Myślę, że jakieś zwierzę, może jakieś inne ptaki ukrada i zje, bo to nie są wyklute jaja, bo często jeszcze w środku widać, no tu akurat niewiele wylatuje, ale jest trochę białku w środku. I widzieliśmy też takie, co w ogóle wszędzie dookoła leżało, surowe jajko po prostu, zawartość surowego jajka. Więc to nie są wykluty niestety. No taka przyroda. Chwila przerwy, a my zbliżamy się do rezerwatu stworzonego głównie z myślą o ptakach. Nazwa taka lokalna Ptasi Magnes. Byliśmy już tam kiedyś, także przejdziemy go troszeczkę inną ścieżką niż dotychczas. No i zrobimy go jakby w całości, bo zawsze gdzieś tam dochodziliśmy do jednego miejsca widokowego i wracaliśmy, a teraz będziemy mieli okazję przez cały ten rezerwat przejść. No i jak widzicie za naszymi plecami i w ogóle dookoła zachmurzyło się, zrobiło się zimno, Dorenda się dodatkowo ubrała jeszcze jedną warstwę, bo chłodno, nie? Tak, wiatr jest chłodny. Tak, i patrząc może się nawet rozpadać, więc na szczęście do domu już niedaleko. Myślę, że jeszcze godzina, no może godzina nie, może 2 godziny i powinniśmy dojść. 2 godziny, jeśli będziemy iść cały czas. Jak będziemy filmować po drodze, to raczej czy... Tak. Niestety tak to jest, że jakbyśmy po prostu szli, spacerowali, to byłoby to wszystko szybciej, a jak chcemy coś dla was nagrać, jakieś ładne miejsce pokazać, no to trochę dodatkowego czasu schodzi, no ale taki jest urok właśnie tego wszystkiego, dzięki temu my i wy się dobrze bawimy. I rozpadało się. W sumie ta czapka już niepotrzebna, ale już mam ją na głowie. Chcieliśmy deszcz, to mamy. No, to przynajmniej chyba nas to będzie motywować, żeby iść żwawym, szybkim krokiem i w miarę szybko dojść do domu. No, ale tutaj nie pada zbyt mocno, bo jesteśmy jeszcze trochę pod drzewami. Patrz, Dorenda. Tam siedzieliśmy na matkach, a tutaj jest ławka. Proszę, jakbyśmy wiedzieli, że tu jest ławka, to byśmy sobie siedli tu. Ale nie, na matach też było całkiem spoko. Ja jeszcze dodam, że Holandia ma to do siebie, że tutaj
pogoda się może zmienić naprawdę szybko i to, że teraz pada, to nie oznacza, że za 5 minut nie będzie już padać. Albo że jeszcze będzie padać, też nie oznacza. Albo że będzie jeszcze bardziej padać. Tak. Wszystko się może zdarzyć, ale raczej nie będzie słońca, bo to już akurat wiemy z prognozy pogody. Tak. No i 5 minut nie minęło i już praktycznie przestało padać. Holandia, tak? Tak. No to jesteśmy na wieży. Co tu fajnego widać? Jeziorka z ptakami, krowę, okoliczne miejscowości. Pola. Pola, pastwiska, jakiś traktor. To jest chyba na trawę. To jest chyba centrum właśnie tego rezerwatu, nie? Tak. Mniej więcej tutaj. Tak. Także możecie zobaczyć poldery, czyli po prostu miejsca osuszone przez człowieka. Tak, to byłyby tu bagna, ale zaczęli osuszać. Te wszystkie rowy wpadają jakby w jeden większy rów, później są odpompowywane do rzeki i w ten sposób jest możliwość wykorzystywania tych terenów przez rolników i nie tylko, bo też jakieś miejscowości powstały. Czy miasto Utrecht też powstało na polderze? Nie, myślę, że w samym Utrechcie tam już coś było, zanim zaczęli usłyszeć. Ale no, część miasta oczywiście tak, bo teraz jest dużo większe. Ale głośno tutaj. Właśnie przeszliśmy przez drogę prowincjonalną. Tutaj już nie... Daleko obok jest Montfort na odległości kilku kilometrów. Przejdziemy jeszcze trochę dalej w tę stronę i potem skręcamy do domu, więc już nie jest tak bardzo daleko. Będą uciekać, ale patrzcie, tam za wodą jest całe stado gęsi, łącznie z dużą ilością młodych. To są oczywiście dzikie gęsi. Dorenda naliczyła, że są to 3 rodziny. Przydałby się lepszy zoom, ale nie mamy niestety. Głodna? Miałam ochotę na coś smacznego. Mamy takie ciasteczka z rodzynkami. O, patrz. Bieg? Widzieliście? Chyba zając. Tak. Bieg na nas i nagle nas zauważył i zmienił kierunek. No, to już jest to miejsce, gdzie skręcamy. Na ten słupek widać, że jeszcze można dalej prosto. Ale wtedy byśmy się za bardzo oddalili od domu, więc my skręcamy tu w lewo i już będziemy wracać. Tutaj zobaczcie, jakby się wiedziało, według jakiej numeracji trzeba iść, to tak naprawdę nie trzeba nawet ze sobą zabrać mapy, ponieważ każda ścieżka ma swój numer i można sobie wydrukować po prostu schemat, że na przykład od 60 idziemy do 64, później skręcamy, idziemy do jakiegoś tam numerka. No, my oczywiście nie idziemy w ten sposób, bo mamy to wszystko na mapie elektronicznej, ale jest też taka ciekawa alternatywa. Poza tym po prostu znamy drogę. Tak, no odtąd już znamy, tutaj już jechaliśmy rowerami, ileś razy też spacerowaliśmy, także tu już jesteśmy bardzo blisko domu. Nie chcę was straszyć, ale patrzcie się na to tam za naszymi plecami. Nadciąga Armagedon.
Już, może jednak będzie ten deszcz. Już kropi, tutaj już widać po wodzie, delikatnie, ale myślę, że będzie porządnie padać. No nie wiem, do domu 3 km, więc dojdziemy. Tu mamy szansę, żeby się zmoknąć, albo właśnie nie, jeśli mamy dobre ubranie. No tak, zobaczymy, ale w ogóle zawsze przyjemniej się chodzi oczywiście jak nie pada, no ale jak już lunie, no to cóż zrobić. Ty te krowy tutaj gdzieś odprowadzasz? Tak. Też idą ze mną do budynku, bo pada. Bo one już mają dom, a my jeszcze mamy 3 km. No niestety. No to wróciliśmy do cywilizacji. Myślę, że to najlepszy moment, żeby na chwilę, oczywiście na chwilę schować kamerę, żeby nie zmokła za bardzo. I myślę, że jeszcze się zobaczymy pod samym domem, gdzie mamy jakieś 20 minut może do przejścia, także luzik. Hej, cześć. Widzieliście, padało i przestało. No jesteśmy pod domem, więc pozwólcie, że odczytam ilość zrobionych kilometrów. Głównie oczywiście poza terenem zabudowanym, tutaj ostatnie kilometry, w zasadzie 2 kilometry przez miasteczko. Zrobione 20 kilometrów i 240 metrów, słuchajcie, więc nieźle. Tak mniej więcej nasza trasa wygląda. To czerwone, tak dokładnie. Ja tutaj już trochę ubolewam, bo wczoraj wychodząc z pracy wziąłem sobie buty robocze, zapomniałem o moich drogich butach i po prostu całe te 20 km w tych niewygodnych butach, no ale cóż zrobić, no. Dało radę jakoś. Co, idziemy do domu, trzeba coś chyba zjeść, nie? No. Słuchajcie, my się z wami żegnamy. Byliśmy w czwartek w Amsterdamie, nagraliśmy tam materiał na 2 vlogi i ja myślałem, że zdążę to wszystko zmontować, nim pójdziemy na wycieczkę, ale tamten materiał został, bo jest go troszeczkę, więc myślę, że najpierw zobaczycie ten vlog, a na te z Amsterdamu będziecie musieli troszkę zaczekać, ale spokojnie, na pewno się pojawią. Do zobaczenia, łapki w górę. Subskrypcje, kto nie subskrybuje, komentarze, kto nie pisał i wszystko wiecie. Pa! Pa!